A to niespodzianka, co tam widać? Zaraz wam pokażę po raz kurde kolejny kwitną. Owocują banany u stalewiaka. Stalewiak, rosną ci jakieś banany? No rosną, ale no niestety, na razie Musa Wielutina. Siemano jeszcze raz. Dzięki za kolejne 100 osób, zaraz będzie 100 osób. To tak fajnie, bo przybywa was trochę. Czasem tam trzeba, wiecie, ponamawiać trochę, zawsze te zasięgi takie tam. Wiecie, o co chodzi, nie? Dziękuję bardzo. A teraz przechodzimy do części specjalnej. A! Co ty miałeś nad łbem pewnie? Patrzcie, jaki liść. To jest potężny liść Musa Dayao. Normalnie tak samo jak tam, o. Musiałem rozebrać półkę, żeby się kurde zmieścił. A następna rura idzie, zobaczcie. Trrr. Normalnie ona myślę, że będzie miała z 1,5–2 metry. Przechodzimy do części specjalnej. Co tu mamy? Papaja. A dlaczego masz takie kropki papaju? Bo zraszacz się odpala i woda z kranu i takie tam się robią. Patrzcie. Idziemy do bananów. Takie dosyć czyściutkie, ładne, ślicznie w tym roku wyrosły. Troszkę historii o tym zaraz. Wiem, szyby brudne. Wiem. Wcześniej jak zraszałem, ale jak się nie pozbędę roślin, to ja tam nie wejdę. Tak wyglądają bananowce uprawiane w Polsce. One mają około roku. Tu jeszcze u góry widać kwiateczek, zobaczcie. O, ładna jakość. Tak to wygląda, proszę ja was. Bananki z bliska. Ja, stalewiak, zjedz! Jadłem! Wrzucę film, link pod filmem, jak nie zapomnę, dajcie znać. Tylko one muszą się zacząć otwierać, wiecie? Wtedy są dojrzałe. Muszą się zacząć otwierać. Ale mają dużo nasion, także banan Musa Wielutina lepiej traktować jako roślina ozdobna. Patrzcie, co to rośnie, kurde. Pomidory. Teraz tak. Sorry, jak świnia na wizji, ale znacie mnie. Wszystko na luzie. Tu mam takie kastry. Zobaczcie. Tam jest właśnie, o. Kastra tamten owocuje, tego co widzicie, i z boku wyszedł następny. I ta kastra tam jest chyba 3 lata i wyobraźcie sobie, matecznik obok tego tam widać, o tu był kiedyś matecznik tu. I to jest chyba trzecie pokolenie. Tak samo tutaj, w środku zawsze sadzę, a środka już nie ma, a w koło banany. Ostatnio kwit ten. O widzicie? Jeszcze nie wyciąłem tego. I to jest pokolenie na pokolenie Musa tak sobie owocuje. Także taka sytuacja. Myślę, że o. Tu ten bananowiec, to jest też Musa Wielutina. To jest niedobór nawozu, te na brzegach widzicie. To są niedobory nawozu, ale zaczął dostawać ładnie. I już kolejny listek wyszedł czyściutki. Oczywiście były pomrowy tutaj, widzicie te dziury? Tu. Ślimaki, ale zacząłem dawać ten granulat, chociaż w szklarni to wiecie, to powyzdychają. I za niedługo myślę, że zacznie kwitnąć, ale jak zacznie kwitnąć przed zimą, nie doczekam się owocków. Znowu pomidoreczki. Tak więc, proszę ja was, taka sytuacja. Przy okazji wam pokażę pomidory. Muszę nagrać o tych pomidorach. One już mają około 5 metrów, nie? Lecą od dołu, cienkie patyki. 4 metry jest tam do góry. I jest trochę ciemno, kurde. I zaczynam puszczać, wiecie, po górze. Ciekawe, czy będę całą zimę jadł. Dobre są takie, o, takie małe czarne sobie sprawiłem. Przy okazji, wianecznik znowu kwitnie. Tutaj przekwit. Nie wiem, nie wycinam tego na razie. Czy może jakieś nasiona będą? No i przypadkiem liściem dotknęło mi wyświetlacza, wyłączyło mi film. Ale w sumie już powolutku kończę. A, nawóz jaki dostawał. Krystalon zielony. I tak jak mówię, i one tutaj w szklarni cały czas stoją. W tym miejscu, w lewym rogu, najbliżej południa. I co rok mam praktycznie z nich owocki. W gruncie też to się zdarza, tylko musi być dosyć ciepły rok. Inaczej to możemy zapomnieć. Tak samo jak w tym roku, no wiecie jak było, no pogoda była masakra po prostu. Do dupy, że tak powiem. Ale jest potencjał, nie? Zobaczcie ten liść. Kurde. To jest Musa Dayao, który powinien już owocować. On 4. rok ma, on dalej nie. On wydał potomstwo. Ten drugi, tam, to jest z tamtego roku odnoga jego, se wyobraźcie. Tylko dopóki nie posadziłem tego w gruncie i nie wykopuję, to jednak rośnie lepiej, nie? No, to jednak się ukorzenia.
niż wykopywanie z ogrodów, chowanie tutaj, marniają praktycznie przez zimę, coś tam rosną. Potem znowu wkopywanie. Dlatego trochę strategię zmienię i w tym roku sporo zostanie w gruncie, ale to dowiecie się w kolejnych filmach. Także spoko oko. Sadzonki, wiecie gdzie szukać. Nie będę mówił? Czytać filmy. Czytać podpisy pod filmami, nie? Dziękuję bardzo. No. Tak patrzę na mojego zdechlaka tutaj. O. Nie chcę coś mi ruszyć, kurde. Co to było? Tutaj pokaż. Itineras India Form. Niestety, tu stał. I dupa z tego. Musa Iwanensis, te co ciąłem tam w ostatnich odcinkach, patrzcie. Jakie ładne już. Jednak to daje te cięcie. Byłby duży, to by raczej nie miał siły wypychać tego liścia i pewnie musiałbym to już wyrzucić. Dobra, dziękuję bardzo za te kurde niewdzięczne też łapeczki, które dają jakiś tam, wiecie, zasięg temu kanałowi. Uj, nie wywal się, buraku. No, dobra. Trzymajcie się liściem. Na razie.